Pamiętniki z wakacji powróciły i to w dużym stylu. Na przestrzeni tych wszystkich lat, bo ostatni raz, kiedy pamiętniki z wakacji oglądałem, to miałem może z 13 lat, dzisiaj mam 22. Zapomniałem, jaka to jest ogromna dawka cringe'u i skręcania na każdym kroku. Chciałbym teraz uprzedzić osoby, które jedzą. Jeżeli w tym momencie jesz obiad, po prostu cię ostrzegam. Po prostu cię ostrzegam. Ja na razie dbam o tradycję i co odcinek mamy zupełnie inne tło. Ale zanim przejdziemy do oglądania odcinka, standardowa formułka, zostaw łapkę w górę, żeby nakarmić algorytm, a przede wszystkim zostaw subskrypcję, żeby powiększać nasze grono. W ogóle jak patrzę teraz na siebie, to przydałby się fryzjer. W ogóle ten rok jest rokiem dużo zmian, dużo działania, może jeszcze na siłownię nie pójdę, bo nie mam na tyle motywacji, ale kto wie, może jeszcze w tym roku się zmotywuję, żeby zostać potężnym dzikiem. Jedna łapka w górę, to jedna motywacja. I jeszcze co do pamiętników z wakacji, jeżeli to dobrze pamiętam, a nie wiem czy dobrze pamiętam, to wcześniej mniej więcej odcinek, dwa odcinki trwała cała fabuła. W sensie odcinek, dwa odcinki, później była kolejna nowa historia nowych osób. Jednak chyba pamiętniki z wakacji powróciły, ale strasznie budżetowo, ponieważ historia dwóch ekip, jednej rodziny i ekipy jest rozbita aż na 7 odcinków. Od razu mówię, w tym odcinku nie obejrzymy całej historii, ponieważ jest 7 odcinków, które trwają po 40 minut. Nie jestem w stanie tego wszystkiego zmieścić. Ale jeżeli to wam się spodoba, obejrzymy wszystkie. Weź tą korbę! Weź to no! Patrzcie, tak wygląda nasz świat. Tak, właśnie tak. Tutaj mamy już jedną o Jezu, mogłabyś pomóc dla Ciszkowi, co? Tak, ale tu jest ciężkie. Dobrze, dobrze, dzieci. Spokojnie. Teraz jesteśmy królami tej wyspy. Typowa polska rodzina na wakacjach. No przecież tak wygląda i zachowuje się każda rodzina w Polsce na wakacjach. Widać, że pamiętniki powróciły i w swoim dobrym, starym stylu. O, dziecko! Cześć, córeczko! Kochanie moje! Na Gran Canaria chcieliśmy przylecieć przede wszystkim dla Małgorzaty. W końcu to jest nasza pierworodna córka. No, chcemy odbudować z powrotem nasze dobre relacje. Ja mam nadzieję, że to nam się uda. Tak ślicznie wygląda. Cześć, córciu, cześć. Już kiedyś byliśmy u Gośki na Kanarach, ale ona twierdzi, żeśmy tam narobili jakieś siary i troszkę żeśmy się pożarli, ale to nie była nasza wina, myśmy nic złego jej nie zrobili. Ale dziecko ciało mi Grzesiek, weź mnie zostań. Co, Bowarka? Czekaj, bo dziecko nam zjedziesz. A w ogóle po co mam tyle walizek na wakacje? Córciu, ale kto ci powiedział, że my przyjechaliśmy na wakacje? To po co? Przyjechaliśmy tu biznes zaraz. My będziemy prowadzić tu biznesy. Biznes? Ale jaki wy chcecie biznes robić? I uważaj, polską restaurację tu otworzymy. Widziałaś tu polską restaurację? Nie. I my zawojujemy tą wyspę. Ale jak jeszcze zaczęli gadać o jakimś biznesie, polskiej kuchni, to ja tylko tak stałam, ja już w ogóle nikt nie słucham, tylko tak myślę, Gośka, spokojnie, to jest tylko koszmar, za chwilę się obudzisz. Nie dość, że widać, że Polska typowa rodzina, to jeszcze widać, że typowi polscy biznesmeni. Stary, mam zajebisty pomysł na biznes. Jaki? Otworzymy polską restaurację z zagranicą. Daj mi adres, gdzie mam was zawieźć, ja nie mam czas, dawaj. Gdzieś zapisałem, poczekaj. No Gorka. Nie, Bek! Słuchaj, ten hotel. Dobra, to oczy ci wyjdą. Dawaj ten adres, szybko, ja nie mam czasu. Słuchaj, mam zaraz spotkanie biznesowe, no co mi, że mam cały dzień, żeby to starczyć. Jak nie masz czasu? Daj ten adres. Co ty powiedziałaś? Nie masz czasu? A co ty mi dajesz? Przecież to jest adres plaży. Nie ma czasu. Dobra. Jak plaży? Jak jakie plaży? No miałem rezerwował adres hotelu, to jest adres plaży. To jest adres ulicy, no czy plaży. No przecież ja tu nie żyję od wczoraj, tam jest plaża, tam nie ma żadnych hoteli, co to mi za pierdoło opowiada? Słuchaj, przy tej ulicy są same hotele. Gośka, nie masz czasu? Tak, nie masz czasu. Jak nie masz czasu, to nas zabierz na tą ulicę, dobra, a my sobie dalej poradzimy. Dobra, pakujcie się, bo dobra, ja nie mam siły. Chodźcie. Brać te torby. Ty słyszałaś, co nam mówi? Nie ma czasu. Tato, ja mam za 10 minut spotkanie. Dobrze, dobrze. Ej, pakować się, bo pani nie ma czasu. Pani nie ma czasu. Otworzyłam wam. 5 minut i odjeżdżam. Jak się nie zapkujecie, jadę bez was. Jak nie masz czasu? Kurwa, co ty sobie myślisz? Powinnaś rzucić pracę, wszystko czym się teraz zajmujesz, wszystko powinnaś rzucić, bo twoja rodzina przyjechała zakładać biznes. I co, sukko? Nie tak cię wychowaliśmy. Pierwsza zasada, stary wie najlepiej. Co z tego, że ty tam mieszkasz? Jeżeli stary wie, to stary wie najlepiej. Stary poszedł do spożywczaka do pani Kasi, kupił mapę i na mapie były hotele, to te hotele tam są. A to czy trzymał mapę do góry nogami, to już nie jego problem. Mama, siadaj, ci dam tą torbę, siadaj. Jak mam jeszcze torbę, ty jeszcze masz? Matko, gdzie jest?
czekaj! Ej, weźcie to, no przecież ja tu muszę prowadzić! No dobrze, bez prowadzi, spoko! Sebastian! Ała, ała. Dobra! To mało! Słuchajcie, ja muszę tu prowadzić! Grzesiek, zabierz tą torbę, no! Co wy żaliliście? Musimy się zabrać. Ja nic nie widzę, no matko boska, nawet nie widzę, czy coś jedzie. Jest, przecież mówiłaś, że nie masz czasu. No właśnie! Matko, przecież się podusimy. To się dopiero zaczęło. Paczka przyjaciół przybywa na wyspę, żeby świetnie się bawić. Kuba to bananowy chłopak, raper i mistrz salsy. A Kasia, niedoszła pomoc stomatologiczna, jest w nim zakochana po uszy. Oliwier to jego najlepszy kolega. Jest po szkole gastronomicznej i jest wciąż wolny. A przyjaciółka Kasi, Viola, ma go na oku. Do kompletu przyplątał się nieco nieporadny przyrodni brat Kasi, Wojtek. Wciąż brawiczek, ale liczy na wakacyjny sukces. Ale żeście ekipę zmontowali. Ekipę totalnych luzaków. Prawiczek, bananowiec, raper, przyszła, nie doszła, kolega, kolegi, kurwa i psiapsi, psiapsi. Benny Hill przy tym to nic. Kowalscy wylądowali na walizach na gorącej promenadzie, a głowa rodziny Lucek ruszył na poszukiwania odpowiedniego lokum. Słuchaj, oni chcą wszyscy 200 euro za dobę, za dwie osoby, czujesz? A nas jest 4 osoby. To jak my weźmiemy na 4 osoby, to za tydzień jesteśmy bez pieniędzy, spłukani i do widzenia i możemy wracać do Polski. A co ja ci, kurde, w Polsce mówiłam? Weź, Lucek, załatw, zarezerwuj miejsca, żebyśmy mieli... Bo ja jestem alfa i omega, ja w Polsce mam wiedzieć, że na Gran Canaria nie można hotelu wynająć. 200 euro za pokój w hotelu, to jakaś paranoja jest, co debile są? A tam jeszcze mówi, że ja mam w Polsce zarezerwować hotel. Ja przyjeżdżam jak gość na Gran Canarię i idę jak wszyscy ludzie zarezerwować hotel, a nie żebym ja przez internet 2 miesiące wcześniej rezerwował. A jak mi się tu plany podmieniają? Stary miał rację, są hotele na plaży. Jednak nie trzymał mapy do góry nogami. Dobrze, tak, więc jest dzwonimy problem. Do Gosi. Ona jest stąd i ona nam wszystko załatwi. Ja nie chcę o niej słyszeć. Myśmy z nią już rozmawiali, co ci powiedziała? Wielka pani, bo ona nie ma czasu. Matka z ojcem przylatują z Polski, a ona nie ma czasu. To ja nie mam czasu dla niej, sami sobie poradzimy. No to co będziemy robić? Będziemy koczować na plaży? Nie, to trzeba się właśnie prosić. Co? Masz jakiś pomysł? Mam. Jak? Chodź na chwilę. Słuchaj, wymyśliłem tak. Bierzemy pokój na 2 osoby, zapłacimy 200 euro, a mieszkamy we czwórkę. A dzieci co, pewnie w walizkach przeniesiesz, tak, wariacie? A myślisz, że o tym nie pomyślałem? No. Bierzemy pokój na papierze. A co ma do... Co to ma wspólnego? Czy trzecie piętro, Luśka, piąte, posłuchaj, czy karter? Ja myślę, dziecko, jak jest na papierze, to wciągamy ich przez okno. Włażą się do nas przez okno i mieszkamy we czwórkę. Ja nie wierzę w ciebie, to zawsze się jakieś durnowate pomysły czepiają. Spokojnie, chodź załatwiamy. Oj, to nie do ludzka tak, oj, nie do ludzka. Jak Lucek przyjeżdża, to czerwony dywan już ma leżeć i się grzać, nie mówiąc już o szampanach, kobietach i słońcu tańczącym nad nim. To nie Lucek ma chodzić po hotelach, tylko hotele mają przychodzić do Lucka i prosić, żeby u nich był. Oni tam powinni go jako króla mianować, że w ogóle spojrzał na nich. Lucuś, ty chcesz polską restaurację zakładać? Twój mózg sięga wyżej niż NASA. Ty powinieneś być szefem SpaceX. Nie, że ty będziesz pracować dla Elona, tylko Elon będzie pracował dla siebie. Elon i Lucuś przez kosmos. Moje plany na Gran Canarię to jest oczywiście plaża, melanż, przystojniacy i będzie grubo. Grube melanże tutaj będą, będzie zarąbiście. Ja będę do ciebie! Gran Canaria, wzywa mnie! Ona jest w moim wieku. Z całego serca przepraszam. Jednak mam nadzieję, że jesteś rocznik 01, a nie 02. Cian to człowiek czynu i od razu wciela swój genialny plan w życie. Wynajęcie hotelu za pół ceny to łatwizna. Jedynie może być trudno dojść do porozumienia, bo kowalscy mówią jak kowalscy, tylko po polsku. Po polsku? Polnisz się sprechę? A, si. O, brawo, no super, wreszcie z kimś się dogadamy. Potrzebujemy pokój dla 2 osób. 2 osoby na parterze najlepiej, żeby było. Apartamento. O, masz. Mówił, że mówi po polsku, a nie mówi. No, apartamento. Zimmer, pokój. One, two. Two person. Two person, no? A, no brawo. Widzisz, jak ja się dogaduję, widzisz? Ale byśmy chcieli, żeby ten pokój był nisko. Na parterze. Pateros. No, piętros. Pateros. Okay. Żona, jak śpimy, lunatykuje. A jak będzie u góry,
To ona lunatykuje i... Okej? Ty, no rozumiem. Super. Lucuś to jeszcze poliglota. Od zawsze mówiłem, że hiszpański jest prosty. A przez chwilę sam dla siebie się go uczyłem. Jednak najwidoczniej uczyłem się na marne, bo wystarczyłoby pójść do, nie wiem, do sklepu. Hola señorita, como estas? Ja chujos nie rozumios. Ja unos parówkos, und, and i unos pomidoros. Ty pięknos dziewczynos. Czy chciałabyś ze mną na randkos? No, twój stary nas uratował, wiesz, Kuba? O, mega. Nie no, słuchajcie, no. Tata nie zarabia mało, ale... dla swojej dziewczyny i dla przyjaciół, no przecież, wiecie, no warto to zrobić po prostu, no. Poprosiłem tatę, żeby dołożył mi jeszcze trochę pieniędzy i chciałem naprawdę wynająć niesamowitą willę, aby paczka moich znajomych i moja ukochana dziewczyna bawili się świetnie. Oni naprawdę są młodsi ode mnie? Jaki ja już stary jestem. Matko Bosko! Wow! Ale ten fotel jest wspaniały! Niczym fotel króla będę na nim siedział godzinami. A to łóżko wygląda na mega wygodne. Chciałbym czuć taki luz jak ten chłop. Nie widziałem lepszej reakcji na fotel. Wyjeżdżasz w jedno z najlepszych miejsc w Europie do wakacji i jarasz się fotelem. To jest luz, na który nie zasługujemy. Już są przy nim to nic. Wojtas, dzięki bardzo, że mi taki pokój zająłeś dla Kasi. Wow. Dla mnie, no. No ale, ale... Słuchaj, szwagier, ja tu byłem pierwszy. Tak, tak, wiem. Ten fotel jest idealny dla mnie. Wiem, co wy będziecie? Wiem, słuchaj, Wojtek, no. No, ale sorry, no, no co? Zajęte. No wiesz, no to jest nasza sypialnia, popatrz. No, siostrze, nie ustąpi. No to, no dobrze, okej. Okay. No ustąp, siostrze, no, no bądź dobry, bądź no. Dobry. No. Tą laskę to chyba sztuczna inteligencja wyprodukowała. Tak randomowego NPC-ta jeszcze nie widziałem w tych paradokumentach od dawna. Co? Będę spał tutaj, u ciebie, z tobą. Nie. W pokoju. No, czy... dlaczego? No, nie możemy spać razem w jednym pokoju. Potrzebuję prywatności, bo jestem dziewczyną. Ja nie mam żadnych w tym obiekcji, normalnie mogę przecież spać. No właśnie, dziewczyno, nie ma żadnych obiekcji. Jedyną obiekcją jesteś ty. To, że jesteś dziewczyną, to od razu, że lepsza? Dziewczyno, jesteś na wakacjach, poczuj ten luz. Musisz czuć ten luz i cieszyć się na przykład fotelem. Ale ja mam obiekcję, więc nie możesz... Dlaczego? No, no Wojtek, jak to będzie wyglądać? No dobrze. Nie chciałam mieć pokoju z Wojtkiem. Lubię go, ale to by było dziwne. Oliwier, Viola, jak tam u was pokoje? Mega. No później zobaczę, ale nasz jest naprawdę mega, nie? Najlepszy. Sypialnia. A ty, Wojtek? Gdzie śpisz? Moje miejsce jest tu, jak widzisz, w salonie. Nie, no co ty gadasz, Wojtek? Na pewno jest gdzieś miejsce. Dobra. Nikt mnie nie chce, co ja mam poczuć? Wojtek, ładuj się do mnie. Zobaczyłem, że Wojtek ma spać w salonie, to trochę mi się go szkoda zrobiło, więc się przemęczę z nim teraz ten czas. To się nazywa prawdziwy kumpel, ale to jest dowód na to, że jednak sztuczna inteligencja jest zagrożeniem. Podobno roboty i tak dalej nie czują uczuć, a w tej grupie NPC-tów jeden okazał się jednak tym zagrożeniem, bo okazał uczucia w stosunku do swojego wyluzowanego ziomeczka. Nigdy w życiu jeszcze się nie kąpałem w ciuchach w basenie na Gran Canaria w takiej willi. Kąpiemy się, no już, ściągamy, no. Dawaj, Wojtek! Dawaj. Dawaj. Dawaj, Wojta, ściągaj buty! Tylko ciuchy zostaw, dawaj! Gotowi? Chodźcie, szybko! Przysięgam, tu tak randomowe rzeczy się dzieją, że to jest jakiś hit. Autentycznie oni muszą mieć tam jakiś generator losowych wydarzeń, po prostu co się wylosuje, to oni to wklejają jako scenę. Ja naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ktoś normalny potrafił wymyślić taką scenę całkowicie poważnie. Kto, mając własny basen, jest na Wyspach Kanaryjskich, gdzie temperatura sięga bardzo dużo, wymyśla pływanie w ciuchach, bo nigdy tego nie robił, bo zawsze o tym ma. Dobra, nie. Co ja mam pływać? Przecież ja nie umiem pływać. Dawaj, Wojto! Ja nie umiem pływać. No chodź! Przestań! Dobra, zostawcie go! Przecież nie umie pływać. O Boże. No dobra, to nie wiem, to my się pobawiły, no. Pozamaczaj się stópki. Willa zrobiła na mnie naprawdę super wrażenie. A przyjaciele postąpili ze mną jak najgorszy
najgorszym sortem. Po prostu poczułem się odrzucony. Wojtuś, nie przejmuj się tą bandą debili. Ja chętnie zostanę twoim prawdziwym przyjacielem, bo chcę poczuć ten sam luz. Chcę czuć ten luz i nabyć umiejętność cieszenia się tak małymi, drobnymi, nieoczywistymi rzeczami jak ty. Dzieci oraz toboły weszły przez okno. Nikt nic nie zauważył. Teraz trzeba jeszcze opracować logistykę zakwaterowania za pół darmo. Ponieważ na Gran Canaria są hotele strasznie drogie, już się przekonaliście zresztą o tym, to wymyśliliśmy z mamą, że weźmiemy pokój na dwie osoby, a będziemy mieszkać we czwórkę. Ale co, jak mamy na tym jednym łóżku? Nie, no spokojnie, to coś wykombinuje, nie bój się. To łóżko odsuniemy sobie tam i tam my będziemy spać z mamą, no. A to łóżko wam przesuniemy tu i wy będziecie spać z Grzesiem na tym łóżku. Zanim do ziomeczka dotrze to, co się właśnie odwala, to prawdopodobnie kometa zdąży w nas uderzyć. Patrząc na ich sposób zachowywania się, to prawdopodobnie ich okres dojrzewania zatrzymał się na wieku 13 lat. A gdy byłem w tym wieku 13 lat i tak dalej, to jak gdzieś wyjeżdżałem z rodzicami, to jednak braliśmy wspólny pokój. Może nie tak drastycznie, że wchodziłem oknem, tylko faktycznie jak były 3 osoby, to braliśmy dla 3 osób, ale no, też spaliśmy w jednym pokoju wszyscy. Co ty gadasz? Ja nie będę z tym debilem spała! Ja też nie będę z nią spała! Głośno, tak? A co taka czyliska się zrobiła, tak? Tak, jestem księżniczką. No, ale tato będzie spała, zobaczysz, jak się nie będzie. Tato nie puszcza bąki. A ja mam propozycję dla ciebie, ty będziesz spał na ziemi. Wiecie, coś wymyślać. A ja będę spała na łóżku. Słuchajcie, uspokójcie się. Jak będziecie się tak drzeć, to oni się zorientują, że jesteśmy we czwórkę i nas wypierdzielą. W pierwszym dniu już wylecimy stąd, no. Macie być cicho, tak jakby was tutaj nie było. Lucuś znowu przemówił językiem faktów. Jak Lucuś coś mówi, to nie ma chuja we wsi. Kowalscy stoją u progu wielkiego biznesu. Agent nieruchomości prezentuje im wymarzony lokal. I już na wejściu ich trochę zamurowało. O, sierpka. Co to tu się stało? To ten lokal na pewno? Tak, to ten lokal, proszę pana, tak jak było wcześniej. Miał pan wcześniej zdjęcia, także. No ale proszę pana, takich zdjęć to ja w życiu nie widziałem. Ja proszę pana, to jest kwestia tylko posprzątania i tak mówię, to jest najbardziej rentowny lokal w okolicy. Nie ma lepszego. Wcześniejszy właściciel wyjechał sobie na długie wakacje. Ja mam tutaj te dokumenty dla państwa. Tak jak pani wcześniej wspominałem, jest 900 euro tej czynszu i tutaj mamy dokumenty i 2700 kaucji. Jakiej kaucji? No kaucji, ja wysłałem. Ale jakiej kaucji, panie, myśmy nie rozmawiali o żadnej kaucji, co pan mnie chce naciągnąć teraz? Nie, no ja się umawiałem na 900 euro czynszu, ale pan mi nie mówił o żadnej kaucji. Ja ten lokal to wybierałem w Polsce. Tylko może nie miałem okularów wtedy, bo przyjrzałem się. Ja na pewno nie miałem okularów, dlatego nie widziałem takiego syfu. Lucuś, nie przejmuj się, całkowicie masz rację. Przyjeżdża książę Lucysław i oferują takie warunki? Lucuś, krótko z nimi tam trzymaj. Cała Polska wierzy w ciebie. Nie proszę tego pić. Poczekaj, nic musimy się namyślić. Kościół może nas chce naciągnąć. No. Nic nie naciąga, podpisujemy. Ale proszę pana, no 900, tak, ale za co ten 2700? Widzicie, jak najbardziej się uspokoi, naprawdę to jest najlepszy lokal w okolicy, ja pana zapewniam. Więc jak... Ale proszę pana, tu nie ma żadnych ludzi. Gdzie są ci ludzie? Gdzie ci ludzie są? Nie no, na razie lokal jest zamknięty, trzeba... Posprzątamy to jest, państwo przecież prowadzi, jest raz, że państwo o tym wiecie. A ja już się biorę powoli. Dobrze, mi już jest słabo, jak pomyślałem o tym po 700. Dzieci pomogą. Proszę pana, ja tu mam... Ja nie będę nic sprzątać. Zamknie się. Nie będę się sprzątać. A co, ja sama tu będę robić? Pan przeliczy. Nie, to jest wspólny interes. To będziecie pracować na pandę. Panda. Panie, to moje ostatnie pieniądze. Nie będę sprzątać. Ty jesteś kobietą, będziesz sprzątać. Ciężkim sercem. Czy oni właśnie bezproblemowo 2700 euro wydali za lokal, a nie potrafili wydać na hotel? Lucuś, jesteście godnymi reprezentantami naszego kraju za granicą. Najbardziej boję się tego, że oni naprawdę budżetowo to nagrywają i Hiszpanie w okolicy nie wiedzą, co się dzieje. Jak to widzą, to mają takie, o chuj tu chodzi. Dwa wywrotkę trzeba. Nie no, ta moja Luśka to jest nienormalna. No, podpisała umowę, 900 euro czynszu, 2700 kaucje. Przecież to śmierć, to jest ruina. No za co myśmy wydali tyle pieniędzy? Ale się wpakowaliśmy. Nic się nie wpakowaliśmy, będzie dobrze. Zrobimy? No co zrobić teraz? No nie tak sobie wyobrażałem ten lokal. No, no trudno, no mamy to i musimy zakasać rękawy, doprowadzić to do stanu używalności i jeszcze będzie z tego polska kuchnia. Nowy lokal marzeń wciąż nie wygląda jak marzenie i wymaga sporych porządków. Ale Lucjan robi też porządki rodzinne.
Wścieka się, że żona lekką ręką wydała tyle pieniędzy na kaucję za jakąś marną ruderę. Nie no, trzymajcie mnie ludzie, tutaj trzeba wydać majątek, tu trzeba zrobić kapitalny remont. Tu nie ma ścian, tu nie ma podłóg, tu nie ma nic. Bo trzeba się wziąć za robotę i trzeba sprzątać, tak? To jest wszystko twoja wina. A dlaczego to niby moja wina jest? Bo ty się upadłaś, bo ty chciałaś na Gran Canaria przyjechać. Ale ja ci powiem, dlaczego ty chciałaś tu przyjechać, bo Małgosia tutaj jest. Ojciec, no tak chciałem. Browar jest! Jaki browar? Ej! Całe skrzyż, zostawić mi to! Zrobię. Nie wiadomo, ile to stało mi za pozdrowie. Zatruwacie się jeszcze. Weź tu. Zostaw to! Zatruwamy się, Kowalski się jeszcze żadnym piwem nie zatruł. Tam jest git, browary są. Tylko trzeba trochę ogarnąć, będzie super z restauracją. Boże, co tu się dzieje? No masz. A co ty tutaj robisz? Dobry gościu. Co ty tu robisz? Ej! A skąd jest widać? Spokojnie. Skąd wiemy, że tu jesteśmy? No bo ja jej wysłałam SMS. Ty jej wysłałeś SMS? No tak. Nie, no trzymajcie mnie ludzie. Uspokójcie się. To jest to miejsce, w którym wy chcecie, nie wiem, otworzyć jakąś restaurację? Tak. A co ci się tu nie podoba? Ale no, spokojnie. Na przykład to? Dwa tony dziewczyno. Tu się posprząta, tu się zrobi lifting i tu będzie piękny lokal z polskim jedzeniem. Najładniejszy lokal na tej wyspie. W tym, z polskim jedzeniem. Tu się tato puknie. Prędzej to w kosmos poleci, nim tu ktokolwiek przyjdzie do tego. A ja ci udowodnię, ja jako Kowalski ci udowodnię, że tu będzie najlepszy lokal na wyspie. Tak, na złość tobie będzie. A to ty tu przyjechałaś nas krytykować? Jeszcze będzie, że już podpisaliście umowę. Oczywiście, że podpisaliśmy. Słuchajcie, ja mam dla was radę. Weźcie resztę pieniędzy, nim wszystkie stracicie i jedźcie z powrotem do Polski. Paniusia tak się będzie znalazła. Najlepiej dla wszystkich, dobra? Przyjechałaś nas krytykować oczywiście, jak zwykle. A czego się można po tobie spodziewać? Słuchaj, nie podoba ci się? Droga wolna, nikt cię tu nie zaprasza. Bardzo nie. Chętnie, bo spokojnie, w tym sypie to nawet minuty dłużej nie będzie. No i do widzenia. Gosiu, ja cię proszę. Hej, czemu ty grozisz Polsce? Niech oni sobie tam zostaną, a Polska niech żyje sobie dalej. Jakoś sobie poradzimy bez nich. A jedyne, co w kosmos poleci, to Lucuś z Elonem. O nocnej imprezie w klubie wszyscy najchętniej by zapomnieli i wymazali ją całkowicie z pamięci. Wojtka tak poniosła zabawa, że cała grupa została wyrzucona z klubu. Jakby tego było mało, Kuba i Oliwier balowali do rana, a teraz nie mają siły iść na plażę. Łeb im pęka, za to Wojtka nadal niesie melanż. Jakby zapomniał, ile kłopotów przysporzył swoim przyjaciołom. Na prawdziwym mężczyźnie jest potrzebna jedna rzecz. Wolna, 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 wolna. Ty ją chłopcem wiesz. Wojtek, wyłącz. Ach, te dziewczyny, summer vibes i się bawmy wszyscy razem. Przyjeżdżacie na wakacje, to czujcie ten luz jak Wojtuś, a nie jak stoicie jak te picze dwie. Teraz będzie tak codziennie. Pozytywne endorfiny. Pozytywne endorfiny. Wyłącz to! Wyłącz to! Wyłącz tą muzykę! Co ty robisz? O co ci chodzi? Stary! Mam potężnego kaca, głowę mi rozsadza, a ty jeszcze na pełną petardę puszczasz tą durną piosenkę, no! Jaka durna? Przecież to normalna piosenka, chłopie. No stary, na serio. Boże! Ogarnij się. Stary! To wy się ogarnijcie, co wy robicie? Mało ci tego, co wczoraj narobiłeś? Że nas wyrzucili z klubu przez ciebie? Jeszcze chcesz teraz popsuć od rana ten dzień? No spokojniej trochę, dobra? No przecież to nie jest tak, że to nie wczoraj to wiesz, to... No nie, nie! Nie do końca nie. Godzina. Skąd miał wiedzieć, że ona jest zajęta? Chciałbym, żeby te wakacje były naszym niezapomnianym, wspólnie spędzonym czasem. Bez żadnych kłótni, dram, trudnych spraw. Jak podchodzisz do dziewczyny, to się dowiadujesz, czy ona kogoś ma, no ja a nie, że później nagle ona kogoś ma, jest szarpanina i przez ciebie wylatujemy z klubu. Stary, ile ty masz lat? Kuba, my wcale lepsi nie byliśmy wiele razy. No przestań, mówię o tej sytuacji, co mi obchodzi, co było kiedyś, no. Naprawdę, Wojtek. No, skurza mnie to, co robisz, no. Przestań, Kuba, non stop masz pretensje do mojego brata. Co to jest? Co on ci zrobił? Nic ci nie zrobił. Jeszcze nie raz pójdziecie do klubu. Wojtuś, nie przejmuj się tymi debilami. Jesteś na wakacjach, summer vibes. Bawmy się i cieszmy życiem. Poza tym oni są nudni. Idziemy dalej. Kowalscy zmęczeni porządkami w ruderze śpią jak susły. A raczej chrapią jak niedźwiedzie. A nad ranem atmosfera znowu gęstnieje. Tylko która to godzina? Ojej, już tak późno? To już tak późno. Natala?
aż ja poczułem. Mamo, jest tak wcześnie. Nie jest wcześnie, 8.30 to jest wcale za wcześnie. Z tego ja się nawet nie wyspałam. Kurde, ojcie mnie chlepali, puszczali, bo on ci śmierdziało tutaj, no mamo. To była okropna noc. Ojciec chrapał, brat pierdział, a matka gadała przez sen. Wy w ogóle wszyscy pierdzicie? Kto pierdzi? Kto? Jak się uspokoi? Powiedziałam, uspokój się. Ja też całą noc nie przespałam i jakoś się nie żalę. Ja jestem głodna, idę na śniadanie. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Jakie śniadanie? No normalne śniadanie, jestem głodna. Czy ty nie znasz sytuacji? Nie wiesz jak jest? No znam. No i co? Pokój jest na dwie osoby, tak? No i co z tego? A my jesteśmy w czwórkę. Czyli pokój dwie osoby i śniadania są na dwie osoby. A my? Sami. A my co? A my wam ogarniemy jakieś śniadanie. A super, czyli pójdziecie, przyniesiecie nam jakieś resztki i my to mamy jeść. Czy naprawdę jak już wydaliście te 2700 złotych, chcieliby złotych, euro na kaucję, to już nie lepiej było zostawić ten hotel w piździe i po prostu przespać się w tej restauracji? Ale ja dalej kurde czuję. Lucjan wreszcie po 20 latach doczekał się śniadania z żoną w hotelu. Ale muszą też w sekrecie ogarnąć śniadanie dla dzieci, które nie zadowolą się byle bułeczką. Tak, wszystkie. Ale Lucek, przecież to jest kradzież. Przestań, jak tak kradzież. Nie płacimy 200 euro. Zobacz, co tu jest. Tu nie ma nic do jedzenia. Nas ukradają, a nie my ich. Nam się to należy, raz tak. Co za polskość. Nam to się należy i chuj. Czy ja naprawdę jako dziecko siadałem przed telewizorem i to oglądałem? Całkowicie poważnie? Poje torebka do jakiej? Przecież nie mam torebki. Jezu, przyszłaś bez torebki? Tak. Co my teraz robimy? Ty, dawaj tu, tu dawaj. Juszka, dawaj. Już czekaj, bo to będzie dla jednego. Juszka ma wyrzuty sumienia z powodu kradzieży tego jedzenia, ale tak naprawdę to ja się czuję okradziony. Takie ceny, za takie pieniądze, to jest rozbój biały dzień normalnie. Tak. A chcesz taką bułeczkę może? No to zrób mi. A pokroj ci? Tak, tak. Lucuś, a jeszcze takie słodkości jakieś są. No, to daj mi, daj, Lucia, tak. To bierzemy też? Tak. Dobra. Boże, dobra. Dawaj te bułki na spać. Lucek, on nas widział. Nie widział, chodź. Mówię ci, że on nas przestań, widział. Przestań, chodź. Głupio mi tak wynosić to jedzenie z bufetu, no ale co zrobić, no przecież dzieci są głodne. Nie wiem, wy chcecie restaurację otwierać. Naprawdę was nie stać na obiad dla dzieci, bądź przygotować obiad dla... Znaczy przygotować, no właśnie przygotowujecie. No mówię, to jest generator losowych wydarzeń, które nie łączą się w kropki. Wydarzenie A ma się nijak do wydarzenia B, bo wydarzenie B działa, w ogóle funkcjonuje w swoim własnym uniwersum. Kowalscy, wzmocnieni potężnym śniadaniem, wyruszyli na zakupy. Wychodzą uzbrojeni w sprzęt niezbędny do remontu lokalu gastronomicznego. Co? Hej! Zmęczyłam się. Was mein Geschäft. Was to nie for? Coś? Ich hatte echt nach Schäftieren. Ich habe nie policji behalen. Ty, czemu na policję? Na ciebie nie wezwa? Co z policją? No, bo ja tłumaczyłem pani, że robimy remont, no. No. I powiedziałem jej, że potrzebujemy kółki. O, bla, 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 bla. Więc... Pokazałem tak, jak tatuś mnie nauczył. No dobrze, no moja szkoła, no co? Dziurę pokazałem i że kołek chciał wstawić. Znowu kolejny dowód na to, że tylko jedno w głowie dziewczynom. Chłopak chciał pokazać, że kołków potrzebuje, a ta o jednym tylko pomyślała. Dziewczyny, przestańcie wszystko seksualizować, ja tylko kołków szukam. Grzesiek, czyś ty jest tuchnięty? Kołek to z ciebie jest. Wiesz, co jej pokazałeś? Że chcesz ją bzyknąć, przelecieć. Ale ja nie chcę jej bzykać. Ale ona zrozumiała, że chcesz. Głupku, teraz tak policja to jeszcze przyjedzie. Przecież. Ja pierdzielę, no. Skąd miałem wiedzieć, że to oznacza coś obrzydliwego dla kobiet? A ja chciałem tylko kołek kupić. Musimy się jakoś zabrać z tymi manelami wszystkimi. Gdzie jest transport? Masakra. Jakoś nie przyszło mi do głowy, no tak wynosiliśmy z tego sklepu. Jeszcze to, jeszcze tamto. Skąd ja wiedziałem, że tyle ty tego będzie? Ty, tato, nie ogarnęłeś transportu, no kretyn. No nie ogarnąłem, a ty ugadnąłaś? Matka ugadnęła, on ugadnął. Ale ty jesteś głową rodziny. Tak, a wszystko no, zawsze na mnie ja i wierzę. Potem jest moja wina o wszystko, tak? No ale tata myśli was tu nie było przy tych zakupach, tak? Nie, tylko tato będzie tak, myślał. Tylko tato o wszystkim ja myśli. Ja pierdzielę. Na całe szczęście to koniec odcinka pierwszego. Chociaż wydarzyło się tu tyle, że ja do tej pory nie mogę się pozbierać. A jeszcze 6 kolejnych odcinków i ich historii.
Przyjacielu, jednak jeżeli chcesz kolejny odcinek, zostaw łapkę w górę. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu Lucuś i koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Adios, do kolejnego.